Na 13 października trybunał konstytucyjny wyznaczył termin ogłoszenia wyroku w sprawie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. O terminie ogłoszenia wyroku w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej poinformowała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Trybunał konstytucyjny uznaje sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do wydania orzeczenia. Na tym zamykam rozprawę. Ogłoszenie orzeczenia nastąpi w dniu 13 października na tej sali o godzinie 12. Dzisiejsza rozprawa była trzecią w sprawie zbadania zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Wcześniej, w połowie lipca, Trybunał Konstytucyjny rozpoczął rozpatrywanie sprawy na wniosek Warszawskiego Sądu Okręgowego z 2018 roku. Zaś w połowie sierpnia przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego odpowiadali na pytania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, tak zwana ustawa dezubekizacyjna zakłada obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb Bezpieczeństwa PRL.